Dzień dobry widzowie, w dzisiejszym odcinku na poboczu Citroën pokazał nowego C4 i EC4, nowy Nissan Rogue, który w przyszłości będzie Xtrailem oraz nowy Donkervoort, D8 GTI JD70. Zaczynamy! Na kolejnych szpiegowskich zdjęciach udało się uchwycić nowego Volkswagena ID.4, który po serii testów z atrapą chłodnicy przypominającą Opla przerzucił się na koreańskiego producenta i udaje teraz kije. Wygląda na to, że styliści Volkswagena bawią się z fanami w kotka i myszkę. Tuż za fałszywą atrapą chłodnicy widać jednak zamknięty grill, który bardzo pasuje do nadchodzącego elektryka. Przednie reflektory mają podobny kształt do ID3 i prawdopodobnie zostaną połączone ze sobą LEDową listwą świetlną. Sportowy profil samochodu nadaje mu charakteru. Widać z boku chromowaną listwę ciągnącą się wzdłuż górnej linii okien od słupka do tyłu, podkreśla też linię dachu. Z tyłu widać również podobne tylne klosze lamp LED. Auto zostało wcześniej zapowiedziane przez koncepcyjnego ID Cross i będzie kolejnym modelem w elektrycznej gamie Volkswagena. Zostanie osadzone na platformie podłogowej MEB i dysponować będzie kilkoma wersjami napędowymi. Bazowym wariantem ma być ta z silnikiem elektrycznym o mocy około 200 koni mechanicznych i napędem na tył. Później pojawi się wersja z dwoma silnikami, napędem na 4 koła i mocą ponad 300 koni mechanicznych. Zasięg w trybie elektrycznym ma tu wynieść maksymalnie 500 km. Auto powinno zadebiutować przed końcem roku. BMW Group rozpoczęło transformację marki Mini w 2001 roku. Od początku celem było rozszerzenie gamy modelowej o warianty takie jak Clubman oraz Countryman. Wymagania klientów wciąż się zmieniają i teraz zdecydowanie brakującym ogniwem są crossovery i SUV-y. Mini ma w planach wprowadzenie do swojej oferty dwóch nowych samochodów. Jeden z nich mógłby otrzymać nazwę Traveler i zadebiutować w pierwszej połowie 2024 roku. Przejąłby rolę największego crossovera i byłby pozycjonowany powyżej Countrymana, zarówno pod względem ceny, jak i rozmiarów. Miałby bazować na platformie podłogowej Clar. Firma musi uporać się co prawda z problemami ryzyka kanibalizacji wśród marek BMW i Mini. Co zrobić, żeby sprzedaż X3 i X5 nie spadła, gdy pojawi się tej wielkości Mini? Na razie ciężko sobie to wyobrazić. Mniejszy SUV wielkości BMW X1 ma pojawić się w ofercie jako ten drugi. Mógłby być produkowany wspólnie ze spółką Joint Venture Great Wall Motors i być sprzedawany na rynku chińskim oraz rynkach globalnych. Ten model ma pojawić się jeszcze w 2022 roku. Ma być to nowoczesna, produkcyjna interpretacja koncepcyjnego Mini Racketman. W październiku zeszłego roku holenderski producent Donkervoort zaprezentował wizualizację drogowego D8 GTI JD70. Wtedy wyprodukowanie takiego modelu wydawało się niemożliwe, ale teraz wreszcie powstał. Wygląda na to, że jest to prawdziwy go-kart z homologacją drogową, oferujący przeciążenia, jakie znało do tej pory niewielu. Firma nazywa ten model pierwszym sportowym samochodem przekraczającym przyspieszenie 2G podczas pokonywania zakrętów. Osiąga fantastyczną wręcz przyczepność na standardowych oponach drogowych. Do produkcji przewidziane jest jedynie 70 sztuk tego modelu. Napędzany jest 2,5-litrową jednostką 5-cylindrową turbodoładowaną o mocy 420 koni mechanicznych pochodzącą z Audi. Wszystkie newtonometry przekazywane są na tylną oś za sprawą dwusprzęgowej przekładni lub pięciobiegowej manualnej tremek. Auto waży jedynie 700 kg dzięki szerokiemu wykorzystaniu włókna węglowego przy jego produkcji. Rurowa stalowa rama jest również nasycona karbonem, co zapewnia wytrzymałość i lekkość. Donkervoort JD70 jest pierwszym, który oferuje elektryczne wspomaganie kierownicy. Przy ponad 400 koniach mechanicznych auto przyspiesza do setki w 2,7 sekundy i osiąga przeciążenie 1G. Prędkość maksymalna to 280 km na godzinę. Pierwszy SUV hiszpańskiej marki doczekał się delikatnego liftingu. Chodzi oczywiście o Seata Atekę. To bardziej delikatna, ledwo zauważalna ewolucja niż jakakolwiek rewolucja. Auto otrzymało z zewnątrz nowe zderzaki, pełne oświetlenie LED wraz z dynamicznymi kierunkowskazami. Nie zmieni się szerokość i wysokość Ateki, natomiast będzie teraz dłuższa o 18 mm. W ofercie pojawią się 4 wersje wyposażenia: Reference, Style, FR oraz Experience. W kabinie znajdziemy nowe materiały wykończeniowe, system multimedialny z ponad 9-calowym ekranem, obsługą głosową, jak również Android Auto i Apple CarPlay. Gama jednostek napędowych doczekała się odświeżenia. Bazowa jednostka ma teraz zmienioną turbinę, co ma zwiększyć wydajność o 10%. Silniki wysokoprężne korzystają z podwójnego wtrysku AdBlue. W informacjach nie ma jednak słowa o układzie opartym o 48-woltową instalację elektryczną, także nie ma co się spodziewać miękkiej hybrydy. Pierwsze egzemplarze trafią do salonów jesienią 2020 roku. Mazda zaprezentowała oficjalnie nową generację zapowiadanego pick-upa BT-50, który teraz stylistycznie przyjął filozofię Kodo. Dzięki temu błyskawicznie skojarzymy samochód z japońskim producentem, patrząc na niego od frontu. Przednia część nadwozia charakteryzuje się wydatną, błyszczącą atrapą chłodnicy z logo Mazdy w centrum oraz otoczone z wąskimi, nowoczesnymi reflektorami LED, tak mocno kojarzącymi się z osobowymi modelami z gamy producenta. Przedni pas mocno przypomina nawet Mazdę CX-5. Reszta nadwozia jest już bardzo typowa dla pick-upów. Z boku nie widać zbyt wielu dodatków stylistycznych, a tył to już totalna sztampa. Pionowe tylne światło oraz prosty w formie zderzak. Wnętrze nowego pick-upa wygląda całkiem komfortowo i luksusowo. Jest tu trójramienna sportowa kierownica oraz duży ekran systemu inforozrywki obsługującego interfejs Apple CarPlay CarPlay oraz Android Auto. Na wykończenie wnętrza też nie ma co narzekać, gdyż znajdziemy tu przyjemną w dotyku skórę, zarówno na tunelu środkowym, jak i desce rozdzielczej oraz siedzeniach. Mazda współpracowała z Isuzu, projektując ten model i co ciekawe, BT-50 bazuje też na nowym Isuzu D-Max. Do napędu służy tu 3-litrowa jednostka wysokoprężna o mocy około 190 koni mechanicznych oraz 450 Nm momentu obrotowego. Samochód cechuje się uciągiem na poziomie 3,5 tony, a maksymalna ładowność wynosi tu 1000 kg. Na pokładzie znalazło się wiele systemów bezpieczeństwa, a auto trafi do sprzedaży w Australii jeszcze w tym roku. Specjalna wyjątkowa wersja z okazji 50. rocznicy Range Rovera została oficjalnie zaprezentowana przez producenta. Zostanie wyprodukowane jedynie 1970 egzemplarzy takich samochodów. Każdy z nich zacznie jako model w wersji autobiografii i przede wszystkim będzie wyróżniał się ciekawymi kolorami lakierów, jak np. Santorini Black czy Carpathian Grey. 50 z nich będzie polakierowane jedynie na jeden z trzech lakierów: Bahama Gold, Davos White oraz Tuscan Blue. To będzie już seria super limitowana i super kosztowna. Auto osadzone zostanie na 22-calowych aluminiowych felgach i z zewnątrz otrzyma dużo emblematów oznaczających wersję 50. Auta dostępne będą zarówno w wersji ze standardowym rozstawem osi, jak i przedłużonym. W kwestii gamy silnikowej to nie ma ograniczeń. Samochody będą dostępne z różnymi jednostkami napędowymi, w tym wersji P400e, czyli hybrydowej, która łączy moc 2-litrowej jednostki turbo doładowanej benzynowej z elektrycznym silnikiem, co daje moc łączną równą 400 koni mechanicznych oraz 640 Nm momentu obrotowego. Zbliża się prawdopodobny koniec imprez motoryzacyjnych, które znaliśmy do tej pory. Kolejny producent, a tym razem Lamborghini, ogłosiło, że zakończyło na zawsze historię z wielkimi targami, na których odbywały się premiery kolejnych modeli. Firma zamierza się teraz skupić na mniejszych i bardziej kameralnych imprezach, jak np. Goodwood Festival of Speed czy Pebble Beach Concours d'Elegance. Firma zamierza się też skupiać na supermałych indywidualnych imprezach w niewielkich grupach przeznaczonych stricte dla klientów marki. Uważa, że w ten sposób jest w stanie nawiązać z nimi lepszy kontakt, dzięki któremu osiągnie też lepsze wyniki sprzedażowe. Koniec targów motoryzacyjnych nieuchronnie zbliżał się od momentu, w którym w zeszłym roku znakomita część producentów wycofała się z prezentacji swoich stoisk na targach w Paryżu. Koronawirus był już tylko gwoździem do trumny. Zastanawiam się, czy są jeszcze firmy, które po konieczności robienia wirtualnych prezentacji zobaczą jeszcze sens w pojawianiu się na prestiżowych targach motoryzacyjnych. Zawsze chodziło tu o prezencję marki, ale chyba powoli przestaje to mieć znaczenie. Co sądzicie? Rezwanie Motors podzieliło się pierwszymi detalami dotyczącymi ich nowego modelu o nazwie Hercules 6x6. Auto ma zostać zaprezentowane tego lata i będzie sześciokołową ciężarówką dającą możliwość obcowania z konstrukcją świetnie przystosowaną do każdych warunków. Zdjęcia niewiele pokazują, natomiast można wywnioskować, że auto będzie charakteryzować się naprawdę bojową, bezkompromisową stylistyką. Z przodu ujrzymy nowoczesne, wąskie LEDowe reflektory oraz podświetlaną atrapę chłodnicy. Maska ma duże wybrzuszenia, zwracają uwagę proste w formie, acz wielkie błotniki oraz 6 kół okrytych terenowymi oponami. Wciąż nie zostały ogłoszone dane techniczne. Jeśli standardowa wersja samochodu nie byłaby interesująca, firma zamierza wprowadzić jeszcze wersję wojskową, która charakteryzować się będzie dodatkowym opancerzeniem oraz ponad 20 dodatkowymi opcjonalnymi elementami wyposażenia. Auto bazuje co ciekawe na Jeepie Wrangler oraz Jeepie Gladiator. Do napędu służy tu jednostka V6 3,6 litra o mocy 289 koni i 353 Nm, ale spodziewać możemy się też V8 6,4 litra o mocy 507 koni i doładowanego 6.2 V8. Citroën postanowił nie trzymać nas już dłużej w niepewności i zaprezentował całkowicie nowe C4 i EC4, które teraz jest crossoverem. Nowa generacja dawnego hatchbacka charakteryzuje się całkowicie nową stylistyką i dostępna jest zarówno w wersjach z konwencjonalnym napędem, jak i w wariancie elektrycznym. W przypadku Citroëna jest to już 5. elektryczny model zapowiedziany i zaprezentowany w tym roku, co jest częścią długofalowej strategii francuskiej marki. Nowy model stanowi stylistyczny miks hatchbacka oraz crossovera. Problemem jest trochę to, że ciężko będzie teraz porównywać ten model do dawnych konkurentów w rodzaju Volkswagena Golfa czy Forda Focusa. We wnętrzu pojawił się minimalizm. Deska rozdzielcza została nowocześnie zaprojektowana i znajdują się na niej dwa wyświetlacze, jeden standardowo na środku, a drugi za kierownicą do prezentacji wirtualnego zestawu zegarów, który znajdziecie też w Peugeot. W opcji dostępny jest ekran przezierny oraz ładowarka indukcyjna. Citroën obiecał, że 30 czerwca przedstawi wszystkie brakujące informacje na temat nowych modeli. Ford zaprezentował za to całkowicie nowego Mustanga Mach 1, który wypełnia teraz lukę pomiędzy Mustangiem GT a Shelby GT500. Do napędu służy tu wolnosąca jednostka 5-litrowa V8 o mocy 480 koni mechanicznych z częściami od Ford Performance, wcześniej stosowanymi w Shelby GT350 oraz Shelby GT500. Od razu zauważysz, że sam silnik ma dokładnie tyle mocy i dokładnie takie osiągi, jak wcześniej sprzedawany Mustang Bullitt. Nie można jednak powiedzieć, że inżynierowie w ogóle nie zajęli się silnikiem. Ze wspomnianych modeli zabrano kolektor dolotowy oraz chłodnicę oleju. Manualna przekładnia remek 3160 wyposażony jest w rev matching, czyli przy redukcji system sam dopasuje odpowiednie obroty silnika. Opcjonalnie dostępny jest 10-biegowy automat wyposażony w chłodnicę oleju. W wersji z manualem dostępny jest też pakiet poprawiający prowadzenie. Obejmuje większy splitter oraz spoiler Shelby GT500. Mamy też dodatkowe unikatowe, szersze aluminiowe obręcze, a przestrzeń pod silnikiem zabudowano, co ma poprawić przepływ powietrza, które będzie teraz kierowane również na hamulce. Przekalibrowano też zawieszenie MagnaRide, jak i siłę wspomagania. Forda Mustanga Mach 1 będzie można rozpoznać po wyjątkowej atrapie chłodnicy, innych progach i dużym dyfuzorze z tyłu. W kabinie zaś pojawi się tabliczka z numerem samochodu. Oto nowy Nissan Rogue, który w przyszłości może być też w Europie Xtrailem. Za oceanem zadebiutowała kolejna odsłona modelu. To szczególnie ważny model dla Nissana, w szczególności w dobie wciąż rosnącej popularności SUV-ów i crossoverów. Auto mocno różni się od poprzednika. Zyskało całkowicie nowy wygląd z podzielonymi z przodu reflektorami nawiązującymi do najnowszej generacji Nissana Juke. Karoseria nie posiada też już tyle obłości, a samochód stał się znacznie bardziej pudełkowaty i wygląda na mniejszy. Nowy Rogue bazuje na krótszej platformie niż dotychczas. Jest to CMFC, dzięki czemu nadwozie straciło 4,3 cm długości, a rozstaw osi zmalał o 2,4 mm. Na zdjęciach widać też nowoczesny kokpit, który sprawia wrażenie nieźle wykończonego. Są tu dwa ekrany, jeden do wyświetlania cyfrowych zegarów, a drugi do obsługi systemu inforozrywki. Nissan chwali się też zupełnie nowym podwoziem wykorzystującym wielowahaczową konstrukcję, która ma zapewnić wyższy komfort podróżowania. Dziękujemy Wam za dzisiejszą obecność, koniecznie obejrzyjcie TOP oraz oglądajcie nas również jutro rano o godzinie 8. Do zobaczenia.